Udźwignę. Żeby smaczka wam narobić. I jak? Głodni? Dzień dobry moi drodzy, kłaniamy się z naszej naturalnej kuchni jesienią pachnącej. Ja w dresikach dopasowałam się, pana Artura obok mnie nie ma, będzie w kolejnych odcinkach, oczywiście ma się rozumieć. Zawsze strojem dopasowuję się do naszego mistrza, doktora Artura Zagajewskiego. Dziś dopasowałam się do lodówki, żeby nie czuć się samotną. Moi drodzy, przygotowywaliśmy właśnie z panem Arturem materiał o dyni. I tak sobie pomyślałam, coś mi się tutaj dymi, bo już rozgrzałam masło klarowane, że dziś przygotuję wam taki jesienny posiłek, szybciutki, ale też pożywny, rozgrzewający, odżywiający, tu już kuchenka się o swoje upomina, no i przede wszystkim też wzmacniający naszą odporność na bazie dyni i nie tylko, bo będzie czosnek, cebulka, między innymi właśnie wspomniana dynia i boczniaki, jedne z najzdrowszych grzybów, żeby po prostu było tak też między innymi dla panów sycąco. Moi drodzy, ponieważ przepisy obiecuję wam, że będą szybciutkie, o zdrowiu będziemy dyskutować długo, a więc wygląda to następująco. Tu mam rozgrzane takie solidne dwie łyżki masła klarowanego. Weganie mogą użyć tłuszczu wam bliższego sercu, na przykład chociażby oleju ryżowego, który jest mniej popularny w Polsce, ale na przykład dobrego oleju kokosowego. Na ten rozgrzany tłuszcz wrzucamy dynię, jaką macie, bardzo szybciutko, boczniaki, niech one już się tutaj podsmażają, rozmaryn, wiecie, że to jest zioło długowieczności, więc kilka igiełek rozmarynu wrzucamy, żeby po prostu nam tutaj wszystko pachniało. Cebulkę i czosnek wrzucimy na sam koniec, bo one bardzo szybko będą się tutaj nam podprażać, więc w pierwszej kolejności to, co potrzebuje troszeczkę więcej czasu, czyli dynia i boczniaki. Dodatkowo, jeżeli, powiem tak, ja lubię, stosuję i wiecie w przepisach, że między innymi często mi zadaje się pytanie, dlaczego w przepisach pojawia się kumin. Dlatego, że to jest przyprawa bardzo wspierająca nasz układ trawienny. A z tym trawieniem to u nas różnie bywa, więc troszeczkę tego kuminu na ten rozgrzany tłuszcz tutaj wrzucam, żeby ten układ trawienny wspierać. Jeżeli nie lubicie, rezygnujemy. Natomiast obiecuję wam, że też akurat odrobina tego kuminu to też niespecjalnie czuć. Jeżeli byście pragnęli, będzie wam zimno, żeby ten makaron był taki bardziej rozgrzewający, to możecie wrzucić odrobinkę chili. Bardzo wtedy tak, ale odrobinkę, żeby się w nas ten ogień nie zagotował. Troszeczkę, moi drodzy, soli. Oczywiście solą i pieprzem to możemy doprawiać już na sam koniec. Tu mam też sól ziołową, ale też mam pieprz. Pieprz czarny, no jak mamy grzyby, to niech ten pieprz tutaj taki jest wzmacniający też nasze trawienie. I cały czas, moi drodzy, mieszamy. Nie zapominamy o tym mieszaniu. Ja do tego przepisu używam zawsze akurat makaronu orkiszowego, bo on po prostu jest dla mojego układu trawiennego bardziej łaskawy. Mój syn też woli akurat makaron orkiszowy bardziej niż pszenny. Z tą pszenicą różnie bywa w naszych czasach. Różnej ona jest jakości i czasami nasze jelita po prostu bardzo źle na nią reagują. A tu mam przygotowany, już ugotowany 100% makaron orkiszowy. Także chwileczkę to nam zajmuje, żeby po prostu podsmażyć tak solidniej te boczniaki, dynie razem z ziołami. Ten przepis znajdziecie też w książce Naturalnie od kuchni. Naturalnie od kuchni to nasz kanał, Naturalnie w kuchni. Ale wszystko, całe życie toczy się w okolicach kuchni. Tu macie 60 przepisów wzmacniających układ odpornościowy, a jestem w trakcie przygotowywania dla was książki właśnie z przepisami naturalnie ziołowo, także powiem wam, kiedy się pojawi, a tam przy każdym przepisie będzie używana właśnie porcja ziół. No już powolutku, ta dynia bardzo szybko się, słuchajcie, przygotowuje i już możemy w tym momencie, jeżeli na przykład uznacie, że tłuszczu jest za mało, możecie jeszcze dodać troszeczkę masła albo nawet troszeczkę oliwy, wrzucamy cebulkę i na sam koniec, moi drodzy, wrzucimy czosnek, bo czosnek to jest, słuchajcie, minutka. Ja nawet robię tak, zresztą wam zaraz pokażę, że jak tuż przed wrzuceniem czosnku, tylko pamiętajcie, moi drodzy, czosnek, macie o tym materiał na kanale.
wybieramy polski czosnek. To jest bardzo ważne. Nasz czosnek rośnie na glebach, które odpoczywają w zagajnikach. Nie kupujemy, sprawdzajcie, jak idziecie do sklepu. Nie sięgamy po czosnek chiński i z innych stron świata, bo naprawdę to jest nasz skarb natury. I teraz bardzo ważna informacja, pamiętajcie, że 2 ząbki na głowę, nie więcej, żeby tutaj nam serduszko nie wyskoczyło. I pokażę Wam, jaki ja patent robię. Na chwilkę przed wrzuceniem czosnku, bo to już jest końcówka podsmażania, troszeczkę dodaję oliwy, bo czosnek na tej oliwie, jak jest podsmażony, pachnie tak pięknie, podsmażany, podprażany, bo to jest moment. Także w przypadku czosnku, jeszcze tylko Wam dopowiem prozdrowotnie, że my z niego korzystamy, muszę trochę się wychylić z nadpary, ze względu na alicynę, czyli ten naturalny antybiotyk. Natomiast żeby ta alicyna się uwolniła, to potrzebujemy powietrza, tlenu. Właściwie jak obierzemy ten czosnek, pokroimy czy zgnieciemy, dajmy mu czas do 10 minut i wtedy wrzucamy i korzystamy. Oczywiście ta troszeczkę nam zniknie witamina C, ale my ten czosnek jemy dla alicyny, a witaminę C to my sobie tutaj zaraz zorganizujemy. Słuchajcie, tu już jest wszystko podsmażone, dodaję wcześniej ugotowany już makaron, żeby nie kombinować. Już tutaj przy Was nie gotować, no bo jak ugotować makaron, to chyba każdy z nas wie. I będzie taka solidna porcja, bo tutaj trzeba całą ekipę, oni jeszcze nie wiedzą, że będą dzisiaj takie smakołyki z boczniakami zajadać, ale ponieważ oprócz mnie i Agatki są sami panowie, to dla nich w intencji boczniaki, żeby po prostu czuli się nasyceni. Możemy, słuchajcie, już powolutku też zmniejszać temperaturę. To jest moment, naprawdę, jak mamy ugotowany makaron, to jest chwileczka. Dodajemy do tego, słuchajcie, oliwki, bach, 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 żeby było smakowicie. Możecie też, o, widzicie, ja zapomniałam, ale możecie też dodać cukinii. Akurat miałam 2 plasterki, to przyda się do czegoś innego. Wspaniale też dynia z cukinią pasuje. Czy na przykład jak macie kawałeczek papryki czerwonej, też akurat w książce ten przepis jest z czerwoną papryką. Także tutaj pamiętajcie, trochę jak Wam w duszy gra, co macie, ale tą bazą, jak jest dynia i boczniaki, jest super. Albo zamiast boczniaków możecie na przykład wykorzystać kurki albo jakieś inne grzyby, podgrzybki, jeżeli byście mieli jakiegoś borowika na stanie. I słuchajcie, na koniec pomidorki, ma się rozumieć. I awokado na górę. Proszę, 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 proszę. Ja jeszcze dodaję prażonego słonecznika. Jeżeli mielibyście orzeszki pini na przykład, to też byłoby super. Zostało mi troszeczkę sera koziego, takiego startego, lub jak tam wolicie, jaki macie różne parmezany swoje, które z Wami dobrze współgrają i z Waszym układem trawiennym. Ja tu jeszcze mam akurat kolendrę, ale tu tak samo, słuchajcie, wspaniale by pasowała bazylia świeża, która jest u mnie jeszcze na ogródku, cały czas jesienią jest, jeszcze jakieś pesto będę z niej czarować. Jeżeli nie lubicie kolendry, to może być właśnie bazylia, może być pietruszka, natomiast ta zielenina niech jest, bo to jest ważne. I na koniec oczywiście, już możemy gasić powolutku, jeszcze papryki, chciałam powiedzieć papryki, pieprzu, tutaj jeszcze troszeczkę mam, była sól, no to pamiętajmy, że to już wedle uznania. Ja też akurat bardzo lubię, bo bardzo podbija smak czerwony pieprz, ale to też Wam zostawiam. Są osoby, które nie lubią, ja dodaję też ze względu na to, żeby wspierać trawienie. Na koniec zawsze jeszcze po kropie oliwą, no bo wiadomo, jak makaron, to musi być po włosku oliwa. No i moi drodzy, mamy to. Proszę bardzo, szybciutko. Tutaj pokazuję. No taką porcją, raz, dwa, trzy, ile my mamy tutaj panów? My 2, 3 panowie, 5, zjemy, najemy się. Wspaniały jest taki makaron, moi drodzy, bo sycący, bo węglowodany, no to już taki w drugiej części dnia, żeby nas po prostu otulały, odżywiały i przede wszystkim też naszą odporność wspierały. Nie mogę już, już taka ciężka ta pandemia. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Dużo zdrówka i dbajcie o siebie. Do zobaczenia.